Tytuł cyklu, w ramach którego będziemy starali się Państwu przybliżyć działalność muzeum, może wydawać się wręcz banalny. Tylko pozornie, gdyż jest to wolne tłumaczenie sentencji, której autorem był Quintilian, pierwszy mistrz retoryki, zatrudniony do nauczania w szkole państwowej założonej przez cesarza Wespazjana. Według Quintiliana mowa powinna uczyć, bawić i motywować. Takie też zadanie stawiamy sobie, realizując nasz program. Tak jak zmieniają się czasy, bo zmieniamy się my, ludzie, tak samo istnieje w nas potrzeba zachowania świadectw czasów już minionych. Czy jest to tylko kwestia sentymentu? Nie, gdyż owa zaklęta w materialnych świadkach przeszłość jest jednocześnie dowodem przebytej przez nas drogi. Nie zawsze przez nas samych i nie zawsze przez naszych przodków. Ludzkość posiada jakby naturalną potrzebę zachowywania i pielęgnowania reliktów swej przeszłości. Zwłaszcza, że ma też na koncie wiele zdarzeń, które powodowały znaczne straty w tym dziedzictwie. Bo przecież nie zawsze i nie wszyscy zdawaliśmy i zdajemy sobie sprawę, czym są swoiste korzenie ludzkości, obecne w muzealnych zbiorach, zabytkach budownictwa, dawnych parkach czy miejscach ludzkich siedzib. Wymowa zniszczeń w obrębie świadectw przeszłości wydaje się dość prosta, gdyż wszyscy wiemy, jakie mogą być skutki podcinania korzeni żywego i wciąż rosnącego drzewa. Jednym z miejsc, które mają za zadanie chronić i pielęgnować owe korzenie, jest Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim. Znajdujemy się dziś w miejscu szczególnym, w miejscu, które było świadkiem dramatycznych wydarzeń w okresie powstania styczniowego, czyli na Polanie Czachowskiego. Jest to śródleśna polana położona w pobliżu Sudołu, na granicy rezerwatu w Krzemionkach, na terenie Nadleśnictwa Ostrowiec. I właśnie tutaj, w tym rejonie, na początku maja 1863 roku doszło do zwycięskiej bitwy oddziałów powstańczych prowadzonych przez pułkownika Dionizego Czachowskiego z wojskami rosyjskimi. Bitwy, która przeszła do historii jako bitwa pod Jeziorkiem. Bitwa jest szczególna, ma szczególne znaczenie z kilku powodów. Dla nas, jako dla muzeum, jest szczególnie istotna z tego względu, że poszczególne epizody tej bitwy rozgrywały się bądź na obszarze, bądź w bezpośredniej bliskości obecnego rezerwatu w Krzemionkach. Co najważniejsze chyba, i o tym należy pamiętać i to należałoby podkreślać, bitwa pod Jeziorkiem była bitwą przede wszystkim zwycięską. Wiemy, że rejon Ostrowca, podobnie jak całe województwo świętokrzyskie, było w czasie powstania styczniowego areną ciężkich walk, areną częstych walk. Operowały tu różne oddziały powstańcze, doszło do kilku bitew pod Ostrowcem, między innymi pod Bodzechowem, Janikiem, do jeszcze większej ilości jakichś drobnych utarczek i potyczek. Niestety w większości były to starcia przegrane. Natomiast bitwa pod Jeziorkiem jest jedną z niewielu bitew powstania, zwycięskich bitew powstania styczniowego i była jedną z największych bitew w rejonie Ostrowca Świętokrzyskiego. Co też należałoby podkreślić, to osoba dowódcy, głównodowodzącego, czyli pułkownika Dionizego Czachowskiego, czyli legendarnego dowódcy partyzanckiego, jednego z najdzielniejszych, najbardziej utalentowanych dowódców z okresu powstania styczniowego. I właśnie w tym rejonie, na początku maja 1863 roku, doszło do wspomnianej bitwy 4 bądź 5 maja. Pojawiają się w źródłach te dwie daty dzienne. Do dziś nie ma takiej stuprocentowej pewności, kiedy ta bitwa miała miejsce, ponieważ zarówno we wspomnieniach uczestników tej bitwy, jak i w oficjalnych raportach obu walczących stron pojawia się 4 bądź 5 maja.
uważam osobiście, że bardziej prawdopodobną datą jest wtorek 5 maja 1863 roku. W każdym razie w tym czasie, czyli wiosną 1863 roku, oddziały Dionizego Czachowskiego operowały na terenie Puszczy Iłżeckiej. 22 kwietnia Czachowski rozbił Rosjan w bitwie pod Stefankowem koło Chlewisk, po czym wycofał się w rejon Końskich. No ale chcąc uniknąć rosyjskiego pościgu, ruszył przez Suchedniów w rejon Starachowic. Tam powstańcy przeszli na północny brzeg Kamiennej, ruszyli dalej w rejon Zwolenia i Lipska. I po forsownym marszu już 1 maja Czachowski ze swoimi oddziałami stanął w Solcu nad Wisłą. Tam po krótkim odpoczynku powstańcy ruszyli na południe i 3 maja w niedzielę wkroczyli do Tarłowa, entuzjastycznie zresztą witani przez mieszkańców miasta. Zresztą 3 maja był to dzień uchwalenia Konstytucji. 3 maja była to rocznica Konstytucji, więc w mieście odbyły się uroczystości, w których powstańcy uczestniczyli, w kościele uroczysta msza święta, po czym wczesnym rankiem 5 maja Czachowski ruszył dalej i około godziny 8 rano stanął ze swoimi oddziałami w Ożarowie. Czachowski doskonale wiedział, że bezpieczny nie jest, dlatego że z kilku kierunków koncentrycznie kierowały się w jego stronę pościgowe oddziały rosyjskie. Tak więc po krótkim odpoczynku pod Ożarowem około 13 wydał rozkaz do wymarszu. Plan Czachowskiego polegał na tym, aby przebić się do Bałtowa, tam przekroczyć Kamienną, zaszyć się w lasy na północ od rzeki i tam ewentualnie spróbować szczęścia w bitwie. Tak więc około 13 powstańcy ruszyli przez Gliniany w kierunku Bałtowa i już tego samego dnia w godzinach popołudniowych w rejonie miejscowości Boria doszło do pierwszego starcia z Rosjanami, bowiem właśnie tam Czachowski natknął się na oddział rosyjski prowadzony przez majora Ilię Klewcowa. Był to doświadczony rosyjski oficer, który doświadczenie wojenne zbierał w czasie wojen na Kaukazie, dlatego był doświadczony, jeżeli chodzi o zwalczanie partyzantki. Z tego też powodu został skierowany na teren Królestwa Polskiego, żeby na czele swojego oddziału tropić i likwidować mniejsze ugrupowania powstańcze. Klewcow miał pod swoimi rozkazami około 500 ludzi, prowadził 2 roty piechoty, szwadron dragonów i półseciny kozaków, łącznie około 500 ludzi. Siły Czachowskiego były nieco większe. Szacuje się, że Czachowski miał swoimi rozkazami około 800 ludzi, prowadził 4 kompanie strzelców, 3 kompanie kosynierów i szwadron jazdy. I tak naprawdę to ugrupowanie Czachowskiego składało się z kilku mniejszych połączonych partii powstańczych, między innymi Józefa Jankowskiego czy Andrzeja Łopackiego, szefem sztabu doświadczony Władysław Eminowicz. W każdym razie po południu 4 maja dochodzi do pierwszego starcia pod Borią. Zresztą to starcie, ta potyczka przeszła do historii właśnie jako bitwa pod Borią, bądź bitwa pod Lemierzami, bo rzeczywiście walki toczyły się na prawym brzegu Kamiennej pomiędzy Borią a Lemierzami, czyli w rejonie dzisiejszej, a wtedy jeszcze nieistniejącej wsi Podgórze. W każdym razie bitwa została nierozstrzygnięta, dlatego że ograniczano się tylko do wymiany ognia. Rosjanie zajęli dogodne stanowiska pomiędzy zabudowaniami miejscowości, dlatego też wieczorem Czachowski podjął decyzję o obejściu od południa pozycji rosyjskich. Chciał od południa przejść na drugi brzeg Kamiennej i wydał rozkaz do wymarszu. Ruszyli na północ. Kamienne przekroczono albo w Rudzie Kościennej, albo co bardziej prawdopodobne w Borowni, po czym oddziały Czachowskiego zagłębiły się w lasy na lewym brzegu Kamiennej, skierowały się właśnie tutaj w rejon dzisiejszego rezerwatu Krzemionki i 5 maja we wtorek nad ranem Czachowski rozłożył się takim krótkim obozem właśnie w tym rejonie, w miejscu nieistniejącej już dziś takiej śródleśnej osady Jeziorko. Co prawda czasem pojawia się też nazwa Jeziórko, mówi się też o bitwie pod Jeziórkiem, natomiast w tych urzędowych dokumentach z epoki najczęściej pojawia się nazwa miejscowości Jeziorko bądź Jeziorka. Była to niewielka taka osada składająca się z kilku domów i tutaj właśnie po
pod Jeziorkiem doszło do bitwy, bowiem Klewcow, który w nocy zorientował się, że Czachowskiego nie ma już pod Borią, wydał rozkaz do odwrotu. Rosjanie wycofywali się traktem na Ostrowiec i właśnie tutaj doszło do starcia. Po początkowej wymianie ognia Rosjanie przeszli do kontrataku. Powstańcy ten atak wytrzymali, po czym sami przeszli do kontrataku. Tutaj szczególnie wyróżniła się kompania strzelców Jana Rudowskiego. Po jakimś czasie do walki włączyli się też kosynierzy, którzy od flanki zaatakowali Rosjan, a kosynierzy ze swoją straszliwą bronią prowadzili walkę w sposób bezpardonowy, dlatego Rosjanie powoli zaczęli się wycofywać, zwłaszcza że w starciu zginął ich dowódca major Klewcow, trafiony powstańczą kulą w brzuch. Po jakimś czasie ten odwrót Rosjan zamienił się w bezładną ucieczkę w stronę Ostrowca i Denkowa. Przez cały czas ścigani byli przez powstańców. Także klęska Rosjan była całkowita, zwycięstwo powstańców pełne. Jeśli wierzyć raportom powstańczym, poza Klewcowem i trzema oficerami zginęło tutaj aż 90 Rosjan. Ponadto kilku rosyjskich dragonów, którzy dostali się do niewoli, Czachowski rozkazał tutaj na miejscu rozstrzelać w odwet za grabieże i gwałty dokonywane na miejscowej ludności cywilnej. Ponadto w ręce powstańców wpadł tabor rosyjski, czyli amunicja, 100 sztuk karabinów i taka ciekawostka, w taborze powstańcy znaleźli też wiele sztuk kajdan z przeznaczeniem właśnie z przeznaczeniem dla powstańców. Rosjanie byli raczej pewni wygranej. Sukces oczywiście był, natomiast Czachowski nie był bezpieczny i jego ludzie, dlatego że zewsząd nadciągali Rosjanie, więc nie mógł tutaj zostać na miejscu, musiał ruszyć w dalszą drogę. Tak więc po pochowaniu zmarłych tutaj na miejscu Czachowski ruszył w kierunku Bałtowa, przeprawił się na drugi brzeg rzeki i dalej w stronę Rzeczniowa i tam też w kolejnych dniach doszło do kolejnych starć z Rosjanami. Zresztą ta epopeja pułkownika Czachowskiego trwała jeszcze dłuższy czas. Pół roku po bitwie pod Jeziorkiem, dopiero w listopadzie zginął w starciu z Rosjanami pod Wierzchowiskami. I w tym miejscu należałoby też poświęcić kilka słów właśnie postaci pułkownika Czachowskiego. Urodził się w 1810 roku w miejscowości Niedabyl na Mazowszu. W młodości uczęszczał do szkół pijarskich w Radomiu. W 1830 roku ożenił się z Eufemią Kalisz, z którą doczekał się aż 9 dzieci. Być może młody Czachowski wziął udział w powstaniu listopadowym, ale co do tego pewności nie ma. Natomiast z całą pewnością zaangażował się w działalność patriotyczną i niepodległościową tuż przed wybuchem powstania styczniowego. Natomiast po wybuchu insurekcji dołączył do ugrupowania Mariana Langiewicza i tam jako jego szef sztabu i dowódca 3 batalionu dał się poznać jako taki utalentowany i dzielny dowódca. Z Langiewiczem przeszedł cały szlak bojowy, walczył m.in. pod Świętym Krzyżem, Bobrzą, Grochowiskami, natomiast po wycofaniu się dyktatora Mariana Langiewicza z powstania na własną rękę prowadził walkę, aż wreszcie wiosną 1863 roku rząd narodowy mianował go pułkownikiem i naczelnikiem wojennym województwa sandomierskiego. Więc Czachowski skupił pod swoimi rozkazami kilka mniejszych partii powstańczych i na czele tego ugrupowania prowadził walkę na sporym obszarze pomiędzy Górami Świętokrzyskimi i Pilicą. I wtedy właśnie narodziła się ta partyzancka legenda Czachowskiego, jako takiego nieustraszonego zagończyka, mistrza wojny partyzanckiej, którego taktyka polega właśnie na takich szybkich, forsownych marszach, krótkich odpoczynkach, niespodziewanych atakach, szybkich odwrotach. Był bardzo wymagający w stosunku do podwładnych, bardzo dużo też wymagał od siebie, z całą surowością, pilnował dyscypliny, ale to tylko wzbudzało szacunek jego podwładnych, którzy zresztą nazywali go ojcem. Rosjanie z kolei nazywali go krwawym starcem, ponieważ wobec zdrajców i wrogów bywał bezwzględny, a często nawet okrutny. W każdym razie te miesiące walk i ciągłych marszów dały mu się we znaki, dlatego też na jakiś czas Czachowski wycofał się do Galicji, żeby zregenerować siły, ale już jesienią 1863 roku znowu przystępuje do powstania na czele nowych sił.
po początkowych sukcesach niestety następuje klęska w październiku 1963 roku pod Jurkowicami koło Klimontowa. Następnie Czachowski udaje się na północ w Radomskie i tam 6 listopada 1863 roku ginie w starciu z dragonami rosyjskimi pod wierzchowiskami koło Jawora Soleckiego. W miejscu śmierci Czachowskiego do dziś zresztą stoi ufundowany przez księdza Jana Wiśniewskiego pomnik, natomiast szczątki pułkownika Dionizego Czachowskiego w tym momencie spoczywają w kościele ojców Bernardynów w Radomiu. Wracając jeszcze do bitwy. Bitwa pod Jeziorkiem już w czasach nam współczesnych doczekała się kilku form upamiętnienia. Jako pierwszy upamiętnił ją Stanisław Jerzewski, który w 1970 roku ufundował żeliwną płytę poświęconą bitwie, umieszczoną na kamiennym obelisku, który znajduje się do dziś przy drodze z Ostrowca do Bałtowa. Zresztą podobne żeliwne płyty Jerzewski przygotował w większej ilości. One zostały umieszczone w kilku miejscach w rejonie Ostrowca i upamiętniają właśnie walki z okresu powstania styczniowego, między innymi pod Bodzechowem czy Czarną Gliną i Częstocicami. W latach 80. niedaleko tego wspomnianego obelisku ostrowiecki PTTK ufundował taką kamienną tablicę w miejscu domniemanego spoczynku poległych powstańców w tej bitwie. Natomiast w 150. rocznicę wybuchu powstania styczniowego w 2013 roku tutaj na Polanie Czachowskiego odsłonięto okazały obelisk poświęcony bitwie i osobie dowódcy, czyli Dionizego Czachowskiego. Zresztą tutaj na Polanie Czachowskiego rokrocznie odbywają się uroczystości rocznicowe. Tutaj też jest dąb będący pomnikiem przyrody, który otrzymał imię Dionizy. Natomiast takim ostatnim elementem upamiętniającym bitwę jest plansza informacyjna, dwujęzyczna plansza poświęcona przebiegowi tej bitwy, przyczynom, skutkom i osobie dowódcy Czachowskiemu, która została przygotowana przez nasze muzeum przy współpracy z Nadleśnictwem Ostrowiec Świętokrzyski i ta plansza w 158. rocznicę bitwy została tutaj uroczyście odsłonięta. Thank you.